wzięliśmy pod uwagę ich wielką pracę, czy to jest kwestia budowy kościołów, tych materialnych, czy też czysto duszpasterska, wychowawcza praca, czy też takie apostolstwo wśród chorych. To wszystko razem, bo te nasze działania kapłańskie są wielorakie. Dlatego też zostały one uwzględnione w odniesieniu do konkretnych kapłanów. Dlatego też po zasięgnięciu zdania naszej archikatedralnej kapituły łódzkiej przyznaję godność honorowych kanoników naszej kapituły księżom ksiądz Zdzisław Kuropatwa, który już w niedzielę usłyszał, że jest kanonikiem, tylko nie wiedział jakim. Musiał poczekać trochę i dzisiaj już dowiaduje, że kanonikiem honorowym kapituły katedralnej łódzkiej. Proszę przyjąć. I ksiądz Władysław Staśkiewicz, który jak się dowiaduje, nie tylko już kościół wybudował i wyposaża, ale i zamieszkał w zbudowanej przez siebie prywatnej. Zgadza się? Tak jest. I z wikariuszem. Z wikariuszem. Tak jest. Gratuluję i cieszę się. I ksiądz Romuald Jędraszek, który jest budowniczym kościoła w takim miejscu dość trudnym, ale podołał rozwiązać wszystkie problemy i mieszka i w nowym kościele przyjmuje biskupa też z posługą, jaką tam się przyjmuje. I mamy w diecezji jedynego księdza, którego wyświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w 87 roku w Lublinie. To ksiądz Jarosław Kaliński. Wychowawca naszych kleryków, a obecnie proboszcz parafii świętego Antoniego. Proszę uprzejmie przyozdobić się tej Boże. Jeszcze powiem, jakie zadanie ksiądz Wolski przewiduje. Tak. I niestrudzony, szukam go wzrokiem, ksiądz Juliusz Lason. Ja go podziwiam. Ile on ma serca dla chorych, ile on ma czasu, on nie ma czasu dla siebie. On jest cały z nimi i dla nich. To jest urzekające. Księże Juliuszu, dziękuję za tę piękną pracę. Niech Pan Bóg błogosławi, żeby to całe dzieło się dało.